Siemanko, Dajno z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. W tym odcinku zajmiemy się przeprowadzką samicy Hapalopus SP Colombia Gross z tego fauna boxa do nowego szkiełka. Oto jest nasze szkiełko. Mam tutaj już przygotowaną wcześniej ściankę korkową, która była już po prostu w poprzedniej aranżacji. Mi się podoba, ja nie zamierzam jej usuwać. Myślę, że to będzie bardzo fajna część aranżacji całościowej. I oczywiście mamy przygotowany wcześniej torf z wermikulitem, który bardzo pomaga nam trzymać wilgoć, i trochę ścinek kokosowych. Poza podłożem mamy przygotowane 3 rodzaje kamieni, w tym granit, wapi i jakieś ozdobne kamienie. Zwykłe. Nic specjalnego. Suszone liście dębu. Zwykły mek drzewny i hiszpański. Oraz najzwyklejszy w świecie piasek z chipsem kokosowym. Ewentualnie może się coś przydać z kory dębu, zwykłego dębu, nie korkowego. A czy się przyda, zobaczymy zaraz w trakcie aranżacji. Zaczynamy standardowo od podłoża. Najzwyczajniej w świecie podłoże rozłożymy po całej długości, szerokości, po całej powierzchni w ogóle podłogi. To jest pająk naziemny, niepodziemny, jakoś specjalnie kopać nie musi, ale znamy nasze pociechy i wiemy, że lubią czasami gdzieś pogrzebać. Dlatego pamiętamy, żeby chociaż parę centymetrów jednak tej głębokości podłoża było. Chcemy jak najwięcej swobody i naturalnego poczucia pająka po to, aby zwyczajnie pająk nie żył w stresie. Stres szkodzi wylince, szkodzi kokonowi i ogólnemu rozwojowi pająka. Jak mamy wyłożone już podłoże, myślę, że warto się zabrać za elementy dekoracyjne. Zacznijmy może od kamieni, tych zwykłych kamyków. Co do wapnia i granitu zobaczymy później. Ja nie wiem, będę próbował je sobie w różne sposoby dopasować i przestawiać tak, aby to mogło cieszyć oko. Pająk, którego tu będziemy umieszczać, na dobrą sprawę, ja nie zaobserwowałem, żeby lubił przekupywać pojemnik, lubił coś niszczyć, zostawia raczej wszystko tak, jakbyśmy chcieli, ładnie wystrojone, także to mnie bardzo cieszy. W tamtym fauna boxie jest naprawdę długo i za dużo się tam nie pozmieniało. Kamieni wapiennych na razie nam wystarczy. Zastanawiam się tylko, czy w ogóle dodawać piasek, bo jak dla mnie tak jest naprawdę bardzo fajnie. Ostatnie kilka kamyków wapiennych. O, wcisnę, podeprę, tak? Jak pięknie. O, proszę. Nie, jak dla mnie jest cudo. Liście dębu, myślę, czy sobie ich nie oszczędzić. Znalazłem jeszcze taki kawałek kory dębu korkowego, który posłuży jako kryjówka dla naszej samicy. Nie chcemy oczywiście, aby samica nam wszystko rozkopała, próbując zrobić samodzielnie kryjówkę, i jestem na 90% przekonany, że ona z tej kryjówki tutaj skorzysta. Ustawiamy ciasno, aby się tak trzymało. Przy okazji mamy od boku dojście, jakby miała kokon, żeby móc go oglądać. Skończone terrarium się prezentuje w taki sposób. A teraz czas na przeprowadzkę lokatorki. Przykładamy pojemnik do pojemnika, delikatny ruch i samica powinna wylądować w nowym domku. No idź, moja droga, do nowej chatki. Znajdzie dla siebie najlepszą możliwą kryjówkę. Tamten pojemnik wyczyścimy oczywiście i zostawimy dla czegoś innego. A ja myślę, że dobrym pomysłem będzie spróbować nakarmić tą samicę. Przy okazji postaram się Wam pokazać, jaki to jest łakomy gatunek i mimo delikatnego stresu przy przeprowadzce i nie przesiadywaniu przy swoim dawnym gnieździe, i tak powinna być skora do polową. Mamy samca kracza natureckiego. I czy zaatakuje? Idź w drugą stronę, idź do samicy. W jaki sposób będzie funkcjonowała kopulacja międzygatunkowa, samiec i samica? Nope. Zaledwie około 2 minuty wystarczyły jej, żeby jednak zmienić zdanie i rzucić się na karaczana. Ulubionym przysmakiem tej oto samicy są właśnie samce. Przekonałem się, chciała jednego samca zjeść i jednego zjadła przy kopulacji. To wszystko w tym odcinku. Zrobiliśmy moim zdaniem coś fajnego, a samica teraz będzie szczęśliwa w nowym domku, przez który ładnie możemy ją obserwować. Ja w takim razie Was zachęcam tylko do oglądania poprzednich odcinków, jak i nowych, gdzie widzimy się oczywiście już za tydzień, co poniedziałek. Ja Was pozdrawiam, zachęcam do łapkowania, suba i dzwoneczka. Cześć!